Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przyznam, długo mi nie było. Zaczniemy od odcinka, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania, ponieważ tych pytań ostatnio pod filmami, w ogóle tych pytań pod filmami pojawia się bardzo dużo. Dlatego postanowiłam odpowiedzieć dzisiaj na kilka z nich. Przyznam Wam się szczerze, że przez długi czas miałam taki problem, ponieważ miałam niepodpiętą komórkę do konta na YouTubie. Miałam nową komórkę, nie umiałam tego podpiąć, dopiero minęło trochę czasu, zanim miałam chwilę, żeby usiąść i spróbować to zrobić. I jak usiadłam, spróbowałam to zrobić, udało mi się, to wtedy zaczęły mi się wyświetlać Wasze komentarze w komórce. A powiem tak, w domu jestem mało, jak już siedzę na komputerze, to robię jakieś przelewy, jakieś papiery, jakieś rzeczy do księgowości. Nie mam zbytnio czasu siedzieć i czytać komentarzy, a gdy te komentarze mi wchodzą na komórkę, to jestem tak jakby z Wami na bieżąco, jestem w łączności. I teraz takie podstawowe pytanie, które pojawia się bardzo często, to czemu nie nagrywasz? Kiedy będzie następny odcinek? Dlaczego Cię tutaj z nami nie ma? Tęsknimy za Tobą. No i postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się ostatnio działo i wyrazić skruchę i postanowienie poprawy, że teraz będzie lepiej. W zeszłym roku, w sierpniu, przejęłam ośrodek, ten, w którym tutaj jesteśmy. Teraz pojawi się pytanie, czy ten ośrodek jest twój? Nie, on nie jest mój. Ja w nim tylko sprzątam. Sprzątam, zarządzam, kieruję, organizuję zaopatrzenie, zajmuję się też rekreacją, pomimo że to nie jest do końca moja praca, i zajmuję się pracownikami, zaopatrzeniem, no wszystkim tym, żeby ten ośrodek funkcjonował, a jak wiadomo, jak jest w takim ośrodku, to gdy jest wszystko dobrze, to coś się zepsuje, coś się wywali, coś się stanie i trzeba działać. I ta praca pochłania mnie tak w 100%, bo oczywiście ta pozostała moja praca, jak prowadzenie rekreacji, prowadzenie treningów zostało, chociaż kto tutaj u nas jeździ, to zauważył zapewne, że od jakiegoś czasu tej rekreacji prowadzę znacznie mniej niż kiedyś prowadziłam. No i jeżeli chodzi o to nagrywanie odcinków, to powiem szczerze, że to ucierpiało. To ucierpiało, gdzieś zawsze było: Grzesiu, a może jutro, a może za tydzień, a może za dwa tygodnie, albo muszę jechać na zawody, bo coś się stało, muszę coś zrobić, pracownik się rozchorował, no tysiąc rzeczy. I później było takie przesuwanie na dalszy plan, bo wydawało mi się, że w tym temacie mogę sobie tak trochę to podsuwać, ale zauważyłam, że rozjechało się to za bardzo, tak? Rozjechało się to za bardzo i mam nadzieję, że wrócimy, że teraz, gdy mniej więcej to życie mam takie, przynajmniej tak mi się wydaje, tak mi się zawsze wydaje, a od poniedziałku jest to samo, że to życie mam takie poukładane, to będziemy mogli wrócić do tematu i ponagrywać Wam trochę rzeczy, bo obserwując Was, ostatnio też przyjechała taka pani z Olsztyna, bardzo pozdrawiam, Asia, pozdrawiam Cię serdecznie. To wszystko mi daje takiego kopa, żeby dalej pracować i dalej nagrywać. Drugim pytaniem, które się pojawia, ponieważ ja do tych filmów, które nagrywałam, to bardzo dużo używałam kamczytki. Kamczytkę miałam też ostatnio Nergalka, mojego ulubionego konia z rekreacji, ale nie pojawiał się Fado. No i jakieś zaczęły się pytania i na Instagramie, i w sumie i na kanale na YouTubie, gdzie jest Fado? Ja Wam pokażę, gdzie jest Fado. Tu jest Fado, tu jest Tadeusz. Tak, Tadeusz? Tadeusz jest ze mną, ma się dobrze, miał troszkę przerwy, nie ze względu na żadną kontuzję, tylko, no czy troszkę, w grudniu, początkiem grudnia startował, w grudniu miał przerwę, w połowie stycznia wróciliśmy do roboty i myślę, że już za niedługo znowu wracamy na parkury. Zeszły sezon skończył bardzo dobrze, tak dobrze skończył zeszły sezon, że Cię, Tadeuszku, nie sprzedam, bo jesteś cudowny, tak? No. Tadeusz to jest mój przyjaciel, więc myślę, mam taką nadzieję, że będzie ze mną długo, że będzie ze mną jak najdłużej. Gdy przeglądam YouTube'a, to czasami rzucają mi się w oczy jakieś pytania. Pytania takie, na które często odpowiedź mam od razu w głowie i chciałabym na nie odpowiedzieć, ale na przykład nie mam w danej chwili czasu, z tym czasem to jest już nudne. I tak sobie myślę, zrobię ten odcinek, poodpowiadamy sobie trochę na takie proste, krótkie rzeczy. I ostatnio dość często rzucają się w oczy pytania o te ręce.
o te ręce, bo ciągle gdzieś niby jest tych odcinków już trochę o tych rękach zrobionych, o prowadzeniu konia, a gdzieś pojawiają się problemy i faktycznie ja też prowadząc zajęcia rekreacyjne, a nawet sportowe, zauważam te problemy. I Justyna pisze, że ma problem z kierowaniem konia w galopie. Dlaczego? Zawsze trzeba ten swój problem analizować już od dołu, tak? Czy ja mam, jeżeli mam problem kierowania koniem w galopie, to trzeba się zastanowić, czy mam też problem kierowaniem konia w stępie bądź w kusie. Jeżeli Justyna pisze tu o galopie, to ja mogę wywnioskować, że ona ma problem prowadzenia tego konia w galopie. A jeżeli ma problem prowadzić konia w galopie, to znaczy, że jakiś jest problem w tym jej galopie, tak? Nie w samym prowadzeniu konia, no bo albo umie prowadzić konia, albo nie umie. Jeżeli nie umie w jakiejś danej sytuacji, to znaczy, że jest problem z tą daną sytuacją. Często tak się dzieje, że w tych początkowych, a nawet nie początkowych, ale w tym galopie człowiek sztywnieje, usztywnia całe ciało. Jeżeli usztywni całe ciało, to wtedy też automatycznie usztywnia rękę, zamyka nadgarstki, usztywnia łokcie i barki. Jeżeli tak kamienieje, to nie jest w stanie prowadzić konia, tak? Bo żeby prowadzić konia, trzeba odstawić rękę, przesunąć, podnieść, no trzeba działać, trzeba coś robić. A jeżeli to całe ciało jest usztywnione, to wtedy możemy przypuszczać, że wtedy też tak jest, że ręka jest po prostu zamknięta i ktoś nie jest w stanie tą ręką nawet przesunąć i choćby chciał skręcić, to nie jest w stanie, a na przykład koń mu skręca do środka koła, bo tak się zdarza u koni rekreacyjnych, bo są bardzo inteligentne, konik skręca do środka koła, a ktoś tak dalej siedzi jak siedział, tak? I właśnie, dlaczego? Dlatego, że całe ciało jest usztywnione, on nie jest w stanie pociągnąć, ruszyć tą zewnętrzną ręką, żeby tego konia przed tym uciekaniem do środka powstrzymać. Jakie na to rozwiązanie? No, po pierwsze jest ćwiczyć, rozluźniać się, szukać tych punktów usztywnienia, bo czasami jest bark usztywniony, czasami łokieć, czasami jest całe ciało. Wykonywać ćwiczenie na poprawę równowagi, bo usztywnienia wszelkiego typu wynikają z braku równowagi. Więc ja często na tych swoich zajęciach rekreacyjnych, które prowadzę, stosuję ćwiczenie stanie w strzemionach półsiad ćwiczebny, stanie w strzemionach półsiad ćwiczebny i to aż tak do znudzenia, ale powiem wam, że to daje niesamowite rezultaty i ja mam ludzi, których tak męczę już od dłuższego czasu i oni naprawdę fajnie jeżdżą i tych usztywnień w tym ciele jest naprawdę znacznie, ale to znacznie mniej. Karolina zapytała, czy dzierżawa to też kupno jedzonka, siana do boksu i tym podobnego za weterynarza, czy się płaci? Więc tak, każda dzierżawa to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli koń stoi w pensjonacie, takim jak u nas w pensjonacie, to wtedy jest to jedna cena, czyli my na przykład kasując tutaj klienta za dzierżawę boksu, powiedzmy 1200 zł, w tym oferujemy pełne wyżywienie, sprzątanie, wypuszczanie na kwatery, do karuzeli, taką ogólną opiekę nad koniem, czyli to, żeby ten koń mógł funkcjonować. Jeżeli już chodzi o czyszczenie i jeżdżenie, to tego w tym pakiecie nie ma. Ale większość pensjonatów, można powiedzieć, że wszystkie pensjonaty w Polsce, bo z tego co słyszę za granicą często jest inaczej, oferują właśnie tego typu usługi. Więc jeżeli dzierżawisz konia, który jest w pensjonacie, który stoi gdzieś w pensjonacie, jest opłata pensjonatowa, to wtedy to wyżywienie typu owies, siano, w tym pensjonacie jest. Często pensjonaty w swojej ofercie nie mają musli. My na przykład robimy taką mieszankę paszową koniom, którą dostaję raz dziennie, ale stricte musli jakiejś danej marki nie mamy w tej ofercie, więc jeżeli właściciel konia chce, żeby koń dostawał dodatkowo sieczkę, żeby dostawał 1500-1900 witamin, bo słuchajcie, jak ja widzę, jak niektórzy suplementują swoje konie, to jestem bardzo ciekawa, czy suplementują też tak siebie bądź swoje dzieci. Więc tych wszystkich dodatkowych rzeczy w tych usługach nie ma, więc jeżeli decyduję się na dzierżawę jakiegoś konia, muszę to wszystko uzgodnić. Często jest tak, że w tych umowach dzierżawy jest taki zapis, że jeżeli koń uszkodzi się na pastwisku, to za to uszkodzenie odpowiada właściciel konia. A jeżeli koń uszkodzi się podczas waszego treningu, waszej jazdy, to wtedy wy za to odpowiadacie. To jest taka sprawa trudna, często do wyjaśnienia i często w rzeczywistości się dzieje inaczej, no bo jeżeli ja dzierżawię jakiegoś konia, jeżeli mi na nim zależy, to często samemu człowiek chce się do tego weterynarza, nawet jeżeli gdzieś tam się coś wydarzyło, na pastwisku dołożyć i uważam, że to jest fair, bo
w tych umowach dzierżawy najczęściej tą osobą taką w najbardziej trudnej sytuacji jest sama osoba właściciela konia, ponieważ ona za tego konia odpowiada i ona w przypadku, jeżeli ten koń się kontuzjuje, zostaje jakby bez dzierżawcy i bez żadnego wsparcia finansowego. Dlatego fajnie jest, jeżeli ci dzierżawcy, dzierżawiąc tego konia, traktują go jak swojego, czyli też w przypadku, jeżeli się coś dzieje, to do tych usług weterynaryjnych się dokładają. Pod jednym z ostatnich filmów pojawiło się pytanie Gabson, czy mogłabym zrobić filmik, jak rozplanować sobie trening, kiedy wsiadam samodzielnie bez trenera. Temat się wydaje prosty, ale tak naprawdę rozbudowany, dlatego zajmę się nim w następnym odcinku i poświęcimy mu cały odcinek. Agnieszka napisała taką wiadomość też pod jednym z ostatnich filmów. Co zrobić, gdy jeżdżąc się garbię, a w galopie nie utrzymuje prostego kręgosłupa, tylko robi, jak to mówi moja instruktorka, fale z kręgosłupa. Są na to jakieś ćwiczenia? Zastanawiam się, fale. Czy chodzi o to, że on jest wygięty, czy on faluje? Ale może chodzi o to, że kręgosłup faluje. Więc tak, wszystkie problemy, które jakby wytwarzają się, które tworzą się z tą naszą postawą, tak naprawdę wynikają z tego, że my mamy zbyt słabą równowagę i mamy zbyt słabe te mięśnie głębokie. Bo jeżeli byśmy mieli odpowiednio wytrenowane mięśnie głębokie i mieli właściwą równowagę, wtedy byśmy spokojnie siedzieli na koniu, a żeby ruszyć, używali po prostu łydki, tak? Bioderek. A i nic więcej. A przez to, że gdzieś są jakieś zaburzenia, że człowiek traci tą równowagę, że próbuje gdzieś nadrabiać pewne niedoskonałości, przesuwając łydkę do przodu, przesuwając łydkę do tyłu, pochylając się do przodu, odchylając się do tyłu, tworzą się te różne problemy dlatego, że gdzieś to ciało nie jest do końca jeszcze do tych danych elementów przygotowane i próbuje sobie gdzieś szukać jakiejś alternatywy, jakiegoś innego sposobu na ominięcie tych trudności, które się pojawiają, tak? Dlatego taka ważna jest jazda z instruktorem, który stoi na środku i w momencie, jeżeli zauważa, że ktoś, że komuś na przykład lepiej jedzie galopem, jak sobie podniesie kolanko do góry, bo się wtedy zaklinuje kolankiem i on sobie tak jeździ. I się wydaje, że jest dobrze, do pewnego momentu skraca strzemiona, a już potem jeździ na bardzo krótkich strzemionach. Łydyczkę ma często z przodu, kolanko w górze i się wydaje, że jest dobrze. Jest dobrze, bo go wtedy nie podrzuca, nie buja nim, nic się nie dzieje. Ale czy to jest dobrze? To nie jest dobrze, bo on nie siedzi prawidłowo na koniu i później jak przyjdzie co do czego i będzie musiał coś zrobić, na przykład skręcić, najechać na przeszkodę, to ta łydka, to całe ustawienie nogi nie będzie w prawidłowym miejscu, nie będzie w stanie tego zrobić prawidłowo. No ale jemu się wydaje, że mu się tak siedzi lepiej. No i siedzi mu się tak lepiej, bo ominął ten temat, że nie jest w stanie złapać prawidłowego oparcia na strzemieniu. Ominął to w taki sposób. Niby okej, do jazdy takiej po kole, załóżmy w rekreacji, ale jak już chce przejść do czegoś więcej, no to już to się tam nie sprawdzi i będzie musiał się tego oduczyć. I po to jest ten instruktor na środku, żeby wyłapywać takie kwiatki, że ktoś sobie w jakiś sposób szuka rozwiązania swojego problemu, żeby jeździło mu się łatwiej, ale to wcale w przełożeniu i w tej późniejszej pracy okazuje się, że potem są jakieś złe nawyki, których trzeba się oduczać. Ta fala w kręgosłupie często powstaje wtedy, jeżeli osoba, która siedzi na koniu, bardzo mocno tego konia w tym galopie popycha, tak? Czyli siedzi w tym galopie i jedzie, i jedzie, i jedzie. A oczywiście praca bioder jest, musi być, tak? Czyli robię zagalopowanie, siadam, jest biodro, jest łydka, ale my po tym siodle nie jeździmy, czyli my tego konia nie powinniśmy, jeżeli my tego konia musimy każdą fulę popychać, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo ten koń prawidłowo nie odpowiada na łydkę, czyli nie jesteśmy go w stanie z łydki prawidłowo utrzymać w równym tempie, tak? Bo my powinniśmy zagalopować i jeździć w równym tempie i ten koń powinien na to tego słuchać i w tym równym tempie z nami podążać. My nie możemy tego konia cały czas jak przy każdej fuli podpierać i pociągać. Pomijając, że przy takiej fali często ta praca bioder jest taka nadmierna, czyli my tym koniem my jeździmy od tylniego łęku do przedniego łęku i od tylniego łęku do przedniego łęku. Ścieramy sobie bryczesy, także później nie ma żadnego leja i to bardzo, bardzo szybko. A jakby działanie na konia nie jest prawidłowe i w taki sposób nie powinniśmy działać, tak? Czyli podstawa to jest troszkę
chwycić ten odcinek dolnego kręgosłupa, przyblokować go, usztywnić, napiąć, tak żeby on w tym galopie nam nie pracował. Nie pracował nam tak mocno. Trzeba się skupić na tym dolnym odcinku kręgosłupa. Czyli siedzę na koniu, próbuję napiąć dolną część kręgosłupa i go ustabilizować, tak żeby on nam się po prostu nie ślizgał. Często właśnie to jest przy takich koniach, które trzeba jechać do przodu. Ja przyznam szczerze, też z tym, też czasami widzę po filmach, że gdzieś u mnie się coś takiego pojawia, że gdzieś jest ta taka jazda, bo Tadeusz to też jest pierwszy leń. Raz idzie, trzeba jechać, trzeba go troszkę podgalopować i też się na tym łapie. I rozwiązaniem jest co? Po prostu domknąć łydkę, usztywnić kręgosłup i jechać. A od konia wymagać tego, żeby na te pomoce nasze prawidłowo odpowiadał, a nie żebyśmy go musieli o każdy jego ruch prosić. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Będziemy wracać do tematu, będziemy odpowiadać na Wasze pytania, więc jeżeli jakieś Wam się pojawiają, macie jakieś wątpliwości w różnych dziedzinach, piszcie w komentarzach. Będę starać się na te najciekawsze odpowiadać. Zapraszam do oglądania kanału, do kliknięcia przycisku subskrybuj, klikamy łapkę w górę, jeżeli Wam się odcinek oczywiście podobał. No i zapraszam na kolejne.